podkreślmy, że jest to część pracodawców RP, czyli organizacji, która jest partnerem w dialogu społecznym, w Radzie Dialogu Społecznego, i to jest już bardzo istotny element i tradycji, i rozwiązań systemowych nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej, że dialog między przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, rządu, ale także organizacji pozarządowych stanowi taki bardzo ważny fundament, bazę do budowania dobrej umowy społecznej, dobrych rozwiązań także legislacyjnych, i to jest bardzo dobra inicjatywa, gdzie przedsiębiorcy są gotowi dzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi także swoją wiedzą, swoimi propozycjami opartymi o doświadczenia krajowe, ale także doświadczenia globalne. Jak budować dobre regulacje, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, bo trzeba zwrócić uwagę, że mamy zupełnie nową epokę. Czas takiej globalizacji, pełnej globalizacji się skończył i teraz jest nowa sytuacja. Trudno nawet to zdefiniować dokładnie, ale mamy wojnę w Ukrainie, w sąsiednim kraju. Mamy jeszcze echa po COVID-zie i w tej chwili polska gospodarka, polski rząd też wymagają takich pomysłowych, sprytnych, innowacyjnych rozwiązań, które będą sprawiały, że możemy lepiej wykorzystać szanse, że możemy lepiej radzić sobie w tym bardzo burzliwym czasie. W Senacie rozmawialiśmy z panią marszałek, rozmawialiśmy także z senatorami, senatorkami, żeby Senat stał się takim miejscem, gdzie prowadzimy takie bardziej strategiczne dyskusje obok tych obowiązków i prac związanych z codzienną legislacją. I między innymi teraz na początku 1 lutego robimy wspólnie z Komisją Środowiska i Klimatu, z panem senatorem Stanisławem Gawłowskim, wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki, Komisji Środowiska poświęcone energii odnawialnej, perspektywom dla OZE i propozycjom rozwiązań. Senat miał przygotowaną w poprzedniej kadencji ustawę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, która pozwoliłaby rozwinąć się tym bardzo efektywnym, tanim źródłom produkcji energii. I są to regulacje bardzo potrzebne, bo dzisiaj barierą, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, ale też w wielu obszarach gospodarki, największą barierą są regulacje. Więc te regulacje trzeba bardzo szybko, ale i kompetentnie, precyzyjnie zmieniać.